Jestem na pierwszym pokazie filmu Rój w kinie. Wrażenia są zupełnie inne, i dźwięk, i obraz. Po prostu inaczej się to przeżywa. Na takie pokazy z twórcami przychodzi więcej osób niż na inne. I to kina, szczególnie studyjne, już dawno zauważyły, że właśnie ludzie pragną takich wydarzeń. Wiem, że jest grupa widzów, która lubi trudne, pokręcone filmy. Ja bardzo jestem marudna, jeśli chodzi o kino komercyjne, ale studyjne uwielbiam i w studyjnych zdecydowanie bywam i bardzo ta atmosfera i te też filmy, które są przedstawiane, gdzieś tam do mnie przemawiają. Nasi widzowie, również właśnie ci w średnim wieku i starsi, to są bywalcy niegdysiejszych DKF-ów. Oni też przychodzą dużo wcześniej przed filmem i zostają po nim. A z kolei z młodymi jest ta trudność, że oni potrafią naprawdę na seans przyjść w ostatniej chwili. Punkt tam powiedzmy 20, patrzę, a tutaj 100 osób w holu, które przyszło i chce kupić bilet, tak? Widzowie mogli poznać też backstage i behind the scenes, jak to wszystko się rozgrywało, jak aktorzy pracowali ze swoimi postaciami, jak Bartek tworzył film od początku, więc myślę, że to też jest bardzo fajna opcja, żeby obejrzeć film i dowiedzieć się o nim coś więcej. Powiem, że ten film też jest dla mnie ciekawym doświadczeniem, że właśnie dużo rzeczy zadziało się w ostatniej chwili i to też pokazuje, że przypuszczam, że tutaj na pewno dystrybutor i producent wsparli. Im bliżej pokazu, tym było lepiej, no zabrakło biletów. To był najszybciej kupiony bilet kiedykolwiek, a jeszcze miałem taką okazję, takie szczęście poznać Adama, więc tym bardziej z uśmiechem tutaj przyszedłem. Dla mnie warstwa wizualna bardzo praktycznie na podobnym poziomie te emocje oddawała co aktorstwo i bardzo, bardzo mi pasowała i ogromnie mnie też poruszyła. Fakt, że było czterech w sumie aktorów, cztery postaci, to każda z nich była tak wyraźna, że bardzo na pewno też zapadły w pamięć. Tego w Polsce nie było jeszcze, to było coś nowego.